ważny gość, bo dbający o nasze finanse, Magdalena Rzeszkowska, minister finansów Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Na początek pewien cytat. Nie możemy i nie wypłacimy żadnych pieniędzy. To słowo Ursuli von der Leyen wypowiedziane kilka dni temu, no ale chyba nie pozostawiam wątpliwości, że jak mówił kiedyś dawny minister finansów, pieniędzy z Unii nie ma i nie będzie. Co to znaczy dla polskiej gospodarki, co to znaczy dla polskich finansów, jeśli tych pieniędzy z KPO nie będzie? To jest wypowiedź polityczna, wypowiedź polityka, natomiast ja ciągle mam nadzieję i wierzę w to, że rozmowy, które prowadzimy z Komisją Europejską, one cały czas trwają. Odnośnie konkretnych formalności, które są potrzebne do tego, żeby te pieniądze do Polski popłynęły. A mówię tutaj o uzgodnieniach, porozumieniach. Zostało jeszcze porozumienie operacyjne dotyczące kamieni milowych, definicji kamieni milowych, nad którym pracujemy, że te pieniądze jednak popłyną. Natomiast fundusze też trzeba powiedzieć, że KPO, czyli Krajowy Program Odbudowy i te pieniądze, które z Krajowego Programu Odbudowy, na które Polska czeka, to są bardzo ważne pieniądze, bo one dotyczą zmiany transformacyjnej Polski, energetycznej, tak, energetycznej digitalizacji. Te projekty są realizowane. Są realizowane, prefinansowane z PFR-u, ze środków, które pochodzą jako zwrot z pomocy tarczowej. Projekty są realizowane, bo to bardzo ważne, żeby były realizowane. Ale trzeba też powiedzieć, że to jest dla polskiego PKB, środki z KPO, to jest około 1/3 całego wzrostu PKB, czyli 0,3. Najważniejsze środki unijne, których Polska potrzebuje i które nie są zagrożone, to są fundusze strukturalne, fundusze spójności. No dobrze, ale wiemy, że każde środki tego typu to jest dopalacz dla polskiej gospodarki. Czyli jeśli dobrze panią rozumiem, ten dopalacz z KPO to jest taki niewielki, tak? I dla polskiej gospodarki strata nie będzie duża. W porównaniu do pozostałych funduszy unijnych to jest mniejsza część, zdecydowanie mniejsza część, ta najmniejsza część. Natomiast oczywiście to są bardzo ważne pieniądze i bardzo ważne są przede wszystkim inwestycje, które zostały z tych środków zaplanowane. I te inwestycje są realizowane. W tej chwili w sposób przy wykorzystaniu prefinansowania środków krajowych, ale liczymy na to, że te środki z KPO do Polski trafią, bo Polska zrealizowała oczekiwania Komisji Europejskiej i na poziomie dyskusji eksperckiej cały czas te uzgodnienia trwają. Proszę zauważyć, że dwa ważne dokumenty, dokument finansowy, porozumienie finansowe i porozumienie pożyczkowe zostały dopiero co zaakceptowane przez Komisję Europejską. Trochę stoją w sprzeczności te słowa w stosunku do tego, co się dzieje na poziomie takim formalnym. Pani mówi, że te pieniądze, inaczej, że te inwestycje będą prefinansowane z naszych polskich pieniędzy, z PFR-u, na lopo pozycja tu już od dawna mówi, że PFR to jest tak naprawdę drugi budżet, to jest bajpasowanie i to jest robienie gigantycznej dziury budżetowej poza oficjalnym budżetem, więc tutaj ta dziura w ten sposób będzie jeszcze większa. Przede wszystkim PFR to nie jest jednostka sektora finansów publicznych. Fundusze i programy, które PFR realizuje, one owszem wchodzą do sektora. Wchodzą do wyniku, do poziomu długu sektora finansów publicznych. Zresztą zgodnie z ustawą o finansach publicznych ten wynik i dług obejmuje fundusze zarządzane przez BGK, fundusze PFR-owskie. To nie jest tak, że to są środki poza budżetem. W budżecie, w planowaniu ustawy budżetowej, one nie są elementem jakby paragrafów, akapitów ustawy budżetowej, ale w uzasadnieniu do ustawy budżetowej podawany jest pełen wynik i dług sektora, czyli również tych funduszy, więc to jest wszystko wiadome, jakie tam pieniądze są wydawane. Dodatkowo też należy o tym pamiętać, że przy konstruowaniu SRW, tak zwanej stabilnej reguły wydatkowej, do limitu nieprzekraczalnego wydatków też te fundusze wchodzą. Skomplikowane sprawy, słuchacze pewnie nie wiedzą, o czym mówimy. Wrócimy do tego w internecie. Ja teraz zapytam o ceny energii, bo one tak jak były paragony grozy, tak teraz są rachunki grozy. Każdy z nas się boi, co będzie jesienią, co będzie zimą. To jest problem globalny, ja wiem, ale jeśli popatrzymy, jak podwyżki dotykają kolejne samorządy, no to można po prostu stracić wszystkie włosy na głowie. Piotrów Trybunalski. Rachunki wyższe dla samorządu o 1000%. Radom 900, Sandomierz 780, no najmniej Lublin około 300. Taka podwyżka rozwali każdy budżet. I ten państwowy, i ten lokalny, samorządowy, nie mówiąc już o naszych prywatnych. Jaki jest tutaj pomysł rządu, żeby coś z tym zrobić? No bo po prostu wszyscy pójdziemy, no nie wiem, gdzie pod most. Tak jest, trzeba tutaj rozwiązań systemowych. Więc z jednej strony to są działania rządu i takie pakiety poszczególne w zakresie
czy ciepła, które już funkcjonują, dodatków węglowych, tak, dopłat do ciepłownictwa, teraz do energii, tarcza solidarnościowa. Tylko to, te rozwiązania, nie wystarczy, jak jest podwyżka tysiącprocentowa. Tak, te rozwiązania są wypracowywane. Tutaj, jeżeli chodzi o ceny energii, to jest przede wszystkim kwestia taryf, poziomu taryf i opłaty za właśnie tych poziomów wzrostów cen. Tutaj konieczne jest też działanie na poziomie Unii Europejskiej, więc takie rozmowy trwają. 9 września miało miejsce posiedzenie Rady Energetycznej. Są propozycje Komisji Europejskiej, są też propozycje Polski. My tu się tutaj domagamy przede wszystkim zmiany podejścia do polityki w zakresie uprawnień, do kosztów uprawnień emisji do CO2. Są konkretne propozycje Polski na stole. Bardzo ważny jest poziom, limitowanie poziomu cen gazu, bo gaz to przekłada się, cena gazu bardzo mocno na cenę energii i również właśnie opracowanie mechanizmów spowodujących, że ceny energii wyliczane są w oparciu o koszty produkcji, wytworzenia. Czy jest mechanizm przewidziany, żeby te podwyżki były mniejsze? No bo tak jak powiedziałem, 1000% dla nawet bogatego samorządu to jest podwyżka nie do uniesienia. W tej chwili są opracowywane rozwiązania, tak jak powiedziałam, na poziomie Unii Europejskiej, tu czekamy, co się wydarzy, a w ramach polskiego rządu dyskutujemy nad tarczą solidarnościową. To jest propozycja i pewne analizy dotyczące tego, w jaki sposób można ustabilizować taryfy. Przede wszystkim oczywiście mówimy tutaj o wsparciu dla gospodarstw domowych, ale również dla tak zwanych podmiotów wrażliwych, szpitale, szkoły, czyli ten obszar również działania samorządów terytorialnych. I tutaj pomysł jest taki, żeby po prostu na pewnym określonym poziomie utrzymać taryfy, ale jednocześnie zachęcić do oszczędzania, bo to jest bardzo ważne, żeby rozwiązania, które wprowadzamy, oczywiście zatrzymały ceny na określonym poziomie, ale też budowały tą umiejętność. Niektórzy mówią, że to będzie fikcja, bo tak naprawdę być może te opłaty za prąd, sam prąd nie wzrosną, ale opłaty te inne, przesyłowe choćby, one są gigantyczne w takim rachunku. Nie każdy na to zwraca uwagę. One będą wyższe i tak naprawdę sobie wszyscy ci, którzy prąd dostarczają, odbiją. Tak, ale też Urząd Regulacji Energetyki, patrząc na to, jak kształtują się taryfy, ma tutaj pewne pole do działania i przy kształtowaniu tych taryf musi również te rzeczy brać pod uwagę. Pani minister, może trzeba radykalnych działań, żeby nie upadło nam całe państwo, trzeba po prostu zamrozić ceny energii. Ale zamrożenie cen energii to z drugiej strony jest też kwestia tego, jak zrekompensować czy zrównoważyć koszty wytwarzania, koszty. Nie jesteśmy też tutaj samotną wyspą jako Polska, tak? Też uczestniczymy w tym systemie wymiany, w jednym wspólnym rynku energetycznym, więc te rozwiązania dotykają nas niejako z zewnątrz. Dlatego powiedziałam, Częściowe zamrożenie? Ale to jest właśnie częściowe czy chwilowe zamrożenie, to jest właśnie to, o czym ja mówię. To utrzymywanie taryf na określonym poziomie, tak? Pomysł jest do pewnego, brak wzrostu cen do pewnego poziomu zużycia, tak? 2000 kW czy 2600 kWh dla... To jeszcze ostatnie pytanie przed częścią internetową. A skąd tam te pieniądze będą? No bo ja rozumiem, że oczywiście każdy z nas by chciał płacić taniej, ale budżet... No nie jest z gumy, tak? Ma swoją ograniczoną objętość. No, oczywiście. I tutaj zastanawiamy się, w jaki sposób zapewnić finansowanie dla tych rozwiązań. Jest na stole, też na stole unijnym, pewien element opłaty solidarnościowej, czy też tak zwanego podatku od nadmiarowych zysków. Tutaj też trzeba być ostrożnym, bo pozbawienie firm energetycznych pieniędzy w postaci podatku czy składki na taką daninę solidarnościową oznacza też mniejsze inwestycje w przyszłości. A tego, czego nie chcielibyśmy, to zatrzymanie transformacji energetycznej. W tej chwili to jest równie ważne, jak przetrwanie zimy, jest równie ważne kontynuowanie działań, które zapewniają to bezpieczeństwo energetyczne i dywersyfikację źródeł energii. Magdalena Rzeczkowska, minister finansów Rzeczpospolitej Polskiej, jest naszym gościem. Więcej pytań, więcej odpowiedzi już w internecie. Radio RMF24 i RMF24.pl. Czekamy, zapraszamy. Do zobaczenia. Pani minister, bo pojawiają się właśnie głosy, że trzeba opodatkować firmy energetyczne od gigantycznych dzisiaj zysków. Niektórzy nawet mówią, że te firmy pasą się. Nieładne słowo, ale taka jest rzeczywistość. Być może na naszym takim nieszczęściu. Być może jeszcze nie dziś, ale jutro czy pojutrze. Może to jest pomysł.
to jest jedna z opcji, która leży na stole. Rzeczywiście tutaj zasadniczym problemem jest kwestia tego, jak kształtują się ceny energii, bo one przede wszystkim jesteśmy, tak jak powiedziałam przed chwilą, jesteśmy częścią rynku, wspólnego rynku energetycznego, więc obowiązują w Polsce te zasady, które obowiązują we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Tutaj na cenę wytwarzania energii przede wszystkim rzutuje cena gazu. A ceny gazu w tej chwili są tym najbardziej kosztotwórczym elementem. Ale u nas chyba głównie chodzi o węgiel, elektrownie są węglowe. Dlatego właśnie w przypadku Polski ten koszt wytwarzania energii elektrycznej byłby inny niż w większości krajów Unii Europejskiej. Dlatego to, o co walczymy i to, o co Polska zabiega na forum Unii Europejskiej, to jest właśnie zmiana metodologii podejścia do określania kosztu tej energii w oparciu właśnie o koszt wytwarzania. Oczywiście on jest różny, jeżeli chodzi o węgiel, jeżeli chodzi o gaz, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii. Więc najbardziej tutaj w tej chwili korzystają ci wytwórcy energii elektrycznej, którzy się na tych najtańszych źródłach energii opierają. Wrócę do pytania. Jesteśmy gotowi opodatkować takie firmy? Bo pamięta pewnie pani wypowiedź premiera, który kiedyś krytykował firmy norweskie, które bardzo dużo dzisiaj korzystają na właśnie kryzysie energetycznym i te mają zyski nadmiarowe, żeby się podzieliły, na przykład z Ukrainą, ta, która dzisiaj cierpi. Może to jest jakiś pomysł? To jest też, to jest rozwiązanie, które jest analizowane, ale tutaj trzeba pamiętać o tym, że każdy kij ma dwa końce i te firmy energetyczne, firmy, które w tej chwili osiągają wyższe zyski w związku z metodą, w oparciu o którą kształtują się ceny energii, to są firmy, które jednocześnie są głównymi inwestorami i ogniwami zmiany w transformacji energetycznej. Jeżeli my tych pieniędzy, które mogą być zainwestowane w zieloną zmianę, w dywersyfikację źródeł energii tych firmy pozbawimy, to opóźnimy sobie procesy transformacyjne w tym zakresie. A tego nie powinniśmy robić. Więc jest to trudna decyzja. Jest to, tak jak mówię, ta kwestia jest analizowana. Natomiast to, co tutaj wydaje się kluczowe, to jest zmiana podejścia do właśnie kształtowania ceny energii na rynku europejskim. Powinniśmy zbliżyć ją do kosztów wytwarzania. Być może też w zależności od tego, z jakim źródłem mamy do czynienia, te ceny będą się różnie kształtować, ale tutaj powinno być wypracowane rozwiązanie, które po prostu zmieni zasady. Pani minister, co dalej z inflacją? Ona miała mieć szczyt w tym roku, już wiemy, że nie będzie miała. Co dalej? Jakie są pomysły rządu? Ciągle mam nadzieję, że inflacja będzie miała, czy ma szczyt w tym roku. Prognozujemy, że wrzesień to może być wzrost do około 16,4% inflacji. Oczywiście głównym źródłem inflacji, tym głównym komponentem inflacji, też koszyka inflacyjnego w Polsce są przede wszystkim ceny energii, ceny surowców energetycznych. I to jest źródło zewnętrzne, na które wpływu, jak widać, nie mamy, bo przed chwilą dyskutowaliśmy o cenach energii. Tu przede wszystkim to jest efekt wojny w Ukrainie. Ten proces wzrostu cen energii, on rozpoczął się jeszcze w okresie pandemii COVID-19, bo wtedy już mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen, mieliśmy do czynienia z bardzo szybkim odbiciem gospodarczym i to prawda, ale pytanie, dlaczego w Polsce ta inflacja jest tak wysoka w porównaniu z innymi krajami naszego, do tego najbliższego regionu? No to jest właśnie ta specyfika, że nasz koszyk inflacyjny tak zwany jest przede wszystkim oparty właśnie o ceny surowców i żywność. A to są te dwa elementy, które zostały w największym stopniu dotknięte i w największym stopniu wojna w Ukrainie i to, co się dzieje, sytuacja geopolityczna ma na te elementy wpływ. To, co nas czeka, pani minister, słuchają nas zarówno pewnie ludzie, którzy zajmują się tym zawodowo, jak i zwykli Polacy, którzy za chwilkę ruszą na zakupy i nie wiedzą, co dalej. Zgodnie z też polityką, którą prowadzi Narodowy Bank Polski, ten wzrost stóp procentowych, który no mamy nadzieję, jesteśmy już na finiszu, może jeszcze jedna podwyżka, te działania już zaczynają przynosić efekt, bo to delikatne spowolnienie gospodarcze jest. Oczywiście to nie jest też dobre zjawisko, ale z drugiej strony, jeżeli chcemy mieć niższe ceny, to również pewne wyciszenie gospodarki jest tutaj potrzebne. Natomiast nie odniosą te oczekiwanego w pełni skutku te działania, jeżeli nie uspokoimy globalnie sytuacji na rynku cen surowców. No to mamy jakiś wpływ, ale mniejszy. Tak. A co z tarczą antyinflacyjną, ta, która jest teraz obowiązuje do końca roku? Co później, co od stycznia? Tak, przyjęliśmy tutaj w ramach rządu takie podejście, że obserwujemy sytuację. Dlatego te tarcze nie były od razu wprowadzone na cały rok z góry, tylko początkowo do lipca, później przedłużona do października, teraz do końca roku, ponieważ
jest, przyglądamy się, jak wygląda sytuacja inflacji, jak wygląda sytuacja cen poszczególnych obszarów objętych tarczą. Mamy tam energię, mamy paliwa, mamy żywność, nawozy i w zależności od tego, jak ta sytuacja inflacyjna, jak też konieczność pomocy, wsparcia Polaków będzie wyglądać, no to te decyzje będą dalej podejmowane. To... Na ten moment nie powiem, czy będzie przedłużona jeszcze w przyszłym roku. Gdybyśmy mieli prognozować, kiedy będzie mieli szczyt inflacji, bo nawet NBP już jest bardziej ostrożny w swoich prognozach niż jeszcze kilka miesięcy temu. Tak, jest to ciągle wróżenie z kuli śnieżnej, czy czarodziejskiej. Oby zima nie była śnieżna nie w tym było, roku. Właśnie, tak. Oby zima nie była śnieżna w tym roku. Natomiast no, mamy też ciągle nadzieję, że ten najwyższy poziom inflacji to jest ten rok, że w przyszłym roku pod koniec, no, inflacja oczywiście będzie się utrzymywała na wyższym poziomie, natomiast to oddziaływanie nie tylko naszego banku centralnego, ale też banków centralnych światowych przyniesie swój skutek i pod koniec przyszłego roku ta inflacja powinna zacząć spadać. Maksimum w granicach 20%, bo niektórzy mówią o tylu. Ja mam nadzieję, że 20% nie przekroczymy. Też proszę zauważyć, że już ceny paliw się uspokoiły. Sytuacja na rynku energetycznym jest tu kluczowa. Mam nadzieję, że te rozwiązania na szczeblu unijnym pojawią się i to wpłynie na pewno na poziom inflacji. Panie ministrze, czy grozi nam recesja w tym roku? W drugim kwartale mieliśmy bardzo duży spadek, największy chyba w Europie i największy w krajach OECD. Nie, wydaje się, że recesja nam nie grozi. Na pewno mamy delikatne spowolnienie, ale też ostatnie wyniki sektora przedsiębiorstw pokazują, że nie jest tak źle, tak? Jest nawet drobne odbicie, też jeżeli chodzi o konsumpcję, więc wydaje się, że recesja nie, natomiast spowolnienie tak. My też w naszych prognozach to przewidujemy, bo wzrost PKB na ten rok będzie wyższy od założonego w ustawie budżetowej, około 4%, powyżej może 4%. Natomiast przyszły rok to jest 1,7, więc to średniorocznie 1,7% PKB, więc to spowolnienie będzie, natomiast recesja wydaje się, że jest szansa, żeby tego uniknąć. Też działania rządu, bo my wspieramy bardzo inwestycje publiczne. Ale są takie gałęzie gospodarki, które już odczuwają, no może nawet i coś więcej niż recesję, myślę tutaj o rynku mieszkaniowym, kredyty hipoteczne w tym momencie są właściwie nieosiągalne. Czy rząd ma tutaj jakiś pomysł, żeby coś z tym zrobić? Deweloperzy już mówią, że będą powoli upadać. Tak, no kredyty hipoteczne to oczywiście no, na wzrost kosztu kredytów hipotecznych przede wszystkim oddziałuje wzrost stóp procentowych. I faktycznie tutaj ten spadek ilości udzielanych, czy wartości ilości udzielanych kredytów, czy też nowych wniosków kredytowych no, jest istotny, bo to jest powyżej 60%. To, co zrobiliśmy, to przede wszystkim jest w pierwszej kolejności pomoc kredytobiorcom w realizacji swoich zobowiązań, czyli to są wakacje kredytowe, to jest też podniesienie kwoty Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, czyli dla nie tylko kredytów złotowych, ale pozostałych kredytów. Osoby, które się znajdują w trudnej sytuacji, mogły z takiej pomocy skorzystać. Ale to jest za mało, żeby rynek ale to jest za na mało, plus. Tak, to jest za mało, bo to jest wsparcie klientów, tak? Wsparcie klientów. Natomiast tutaj też rząd myśli, zastanawia się z ministrem rozwoju, dyskutujemy, jak wspomóc właśnie rynek budowlany, jak też, jakie mechanizmy zapewnić Polakom, żeby można było szczególnie młodym ludziom, młodym Polakom, żeby można było o mieszkanie jednak. To może trzeba poluzować pewne przepisy, bo wylejemy dziecko z kąpielą. Pewnie jest szerokie spektrum różnych narzędzi, które można zastosować, ale myślę, że to wsparcie takie przede wszystkim młodych Polaków, którzy starają się o swoje pierwsze mieszkanie, to jest najważniejsza rzecz. Czyli tutaj jakieś mechanizmy wsparcia oszczędzania, wsparcia kredytowania, tak żeby móc ten wkład na pierwsze mieszkanie uzyskać, to jest ten kierunek, nad którym myślimy w pierwszej kolejności. Panie ministrze, dlaczego polska waluta tak bardzo osłabiła się w tym roku w stosunku do dolara? Złoty stracił 24 prawie procent, to jest tam dosłownie kilka procent miesięcznie. No to jest gigantyczny spadek wobec euro również. Dlaczego tak się dzieje? No przede wszystkim to na pozycję i kondycję złotego mają wpływ te okoliczności zewnętrzne, czyli ta sytuacja gospodarcza, kryzys energetyczny, ceny surowcowe, też bilans nasz importu, eksportu. My dużo więcej płacimy za surowce, tak, które importujemy, dużo wyższe ceny niż przed wybuchem wojny w Ukrainie, ale to jest też przede wszystkim sytuacja na rynku
walut globalnych, tak to powiem, czyli umacnia się dolar, słabnie euro, siłą rzeczy słabnie też złoty. Czyli przede wszystkim tutaj sytuacja geopolityczna, sytuacja gospodarcza światowa oddziałuje na złoty. Tak na chłopski rozumiem, czegoś nie rozumiem. Jesteśmy silną, dużą gospodarką, recesja, jak pani powiedziała, nam nie grozi, a złoty tak się osłabia. No to są te czynniki, o których powiedziałam. One tu przede wszystkim mają znaczenie dla pozycji złotego i też no, kwestia tego, czy walczyć o silnego złotego, czy walczyć z inflacją, czy walczyć z kryzysem energetycznym. To są pewne decyzje, które też tutaj Narodowy Bank Polski, jeżeli chodzi o kondycję polityki monetarnej, musi podejmować. Bank Polski ma swoją, NBP ma swoją, pani ma swoją politykę, ale dla pani najważniejsze właśnie w tym momencie jest to zduszenie inflacji, zapewnienie rozwoju gospodarczego, czy troszeczkę wzmocnienie polskiej waluty? Przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby polska gospodarka nie doznała zbyt silnej zadyszki, więc wspieranie inwestycji, wspieranie rozwoju wzrostu gospodarczego, ale z drugiej strony też patrząc na politykę fiskalną, no musimy oglądać każdą złotówkę, to na pewno, ale trudno jest oglądać też każdą złotówkę w sytuacji, kiedy trzeba pomagać Polakom, trzeba wspierać właśnie inwestycje, trzeba wspierać wzrost gospodarczy, i trzeba dbać też o obronność państwa, więc jest to bardzo trudny czas dla finansów. To jeszcze króciutko, a może to jest taki moment, kiedy powinniśmy zrezygnować ze złotego i przejść na euro? Albo podjąć ważną decyzję w tej kwestii. To chyba jest najbardziej nieodpowiedni czas na podejmowanie takich decyzji, dlatego że właśnie jesteśmy w momencie takiego rozchwiania gospodarki nie tylko polskiej, ale i europejskiej. I jeżeli mielibyśmy podejmować decyzję o tym, żeby na euro przechodzić, czy dołączać do strefy euro, to na pewno w zdecydowanie bardziej przewidywalnych okolicznościach gospodarczych. Czy będą zmiany w Polskim Ładzie, pani minister? Nie, natomiast część przepisów, które weszły od lipca, były tą zmianą, korektą Polskiego Ładu, one weszły od lipca, natomiast od stycznia wchodzi, myślę, że bardzo ważne rozwiązanie dla podatników, a mianowicie możliwość podzielenia kwoty wolnej tej, takiej, którą odliczamy od, w zaliczce od podatku, na różne źródła dochodu, bo w tej chwili mamy to jest tak zwany PIT-2, słynny już, bo dowiedzieliśmy się, że istnieje, więc ten PIT-2 pozwala tą właśnie kwotę odliczaną od zaliczki, czyli 300 zł, rozłożyć pomiędzy różne źródła naszego dochodu. W tej chwili tylko od jednego pracodawcy. Od 1 stycznia będziemy o tym decydować, jak chcemy, żeby ta kwota była uwzględniana. Przewiduje pani jakieś zmiany w podatkach istotne dla nas wszystkich? To, co w tej chwili się już realizuje, to są zmiany w podatku CIT, ale też oczekiwane przez rynek. Ustawa została przyjęta przez Sejm, przed nami Senat i mam nadzieję przyjęcie tych zmian. To jest chociażby kwestia podatku minimalnego, zawieszenia tego podatku dalszego, też zmian i korekty w jego kształcie. Dodatkowo pracujemy też nad ordynacją podatkową, ale robimy to razem ze środowiskiem. A pracujecie nad katastrem? Nie pracujemy nad katastrem. Bo pojawiają się takie informacje w gazetach raz na jakiś czas, dlatego pytam. Nie, wraca ten temat, natomiast nie pracujemy. Dużych zmian podatkowych... A coś innego, czego ludzie troszeczkę bardziej zamożni mogliby się obawiać? Jakiś taki podatek od nadmiernych, oszczędności, zysków i bogactwa. Nie, absolutnie nad żadnym nowym podatkiem nie pracujemy. To, co robimy konsekwentnie, to upraszczamy podatek VAT. To są kolejne pakiety Slim VAT, już teraz pakiet trzeci. Wejdą też grupy VAT-owskie od stycznia 23. To jest, myślę, dla przedsiębiorców istotne rozwiązanie, bo upraszcza, eliminuje rozliczenia VAT-owskie między grupą, więc jest to odbiurokratyzowanie, ułatwienie. I tak jak mówię, drobne, kosmetyczne zmiany też planujemy w ordynacji podatkowej, ale dlatego, że rynek nas o to prosi, więc jesteśmy w dialogu. Ja muszę prosić o zakończenie naszej rozmowy, mimo że moglibyśmy pewnie jeszcze z godziny, ale niestety czas nas się kończy. Magdalena Rzeczkowska, minister finansów, bardzo pani dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję serdecznie. Jak pani ocenia stan polskiej gospodarki? Na 5? Na 4? Na 3? Na 4. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia, do usłyszenia.